Tematyka niskich podatków cię interesuje? Koniecznie, zasubskrybuj nasz kanał. Wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Doradca podatkowy Michał Cielibała. Strach ma wielkie oczy. Minęło już pierwsze półrocze 2023 roku. Jesteśmy coraz bliżej do wprowadzenia systemu KSEF. Wielu ekspertów wypowiada się na ten temat. Słychać, że system nie jest do końca dopracowany, ale przecież Ministerstwo Finansów ma jeszcze dużo czasu do końca roku i pewnie system będzie dopracowany i będzie możliwość. Korzystania płynnie z tego systemu. Miejmy wszyscy taką nadzieję, że tak właśnie będzie. Czy ten system to jest dobre rozwiązanie? Według mnie bardzo dobre rozwiązanie. Każdy, kto będzie wystawiał fakturę, jest płatnikiem podatku VAT, będzie zobowiązany przesłać ten dokument do systemu. Zniknie problem faktur, które nie mają odzwierciedlenia z drugiej strony. Na bieżąco będziemy mogli weryfikować, co nam klient wystawił. Nie będziemy gubić faktur gdzieś w samochodzie, w kieszeni, bo wszystkie faktury znajdziemy w systemie. Ale pojawi się inny problem. Czy faktury, które weźmiemy przez przypadek na naszą firmę, albo ktoś weźmie fakturę na naszą firmę, ale nie był do tego upoważniony. Co robić z takimi dokumentami? Czy takie dokumenty trzeba będzie rozliczać? No nie, jeżeli będzie sytuacja tego rodzaju, że ktoś na nas weźmie fakturę, czy my rozmyślimy się, weźmiemy fakturę na przykład na telewizor, ale jednak stwierdzimy, że ten telewizor nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, to na pewno możemy podjąć decyzję i nie rozliczać tego dokumentu w swojej ewidencji księgowej. Także tutaj y, jakieś rozwiązania są możliwe, nie ma obowiązku tego, co znajduje się w systemie, w całości rozliczyć swojej ewidencji podatkowej. O wiele gorzej wygląda sytuacja, jeżeli my wystawimy fakturę na podmiot inny niż zamierzaliśmy, czyli przez przypadek omstnie nam się palec, y, wystawimy fakturę na inny numer NIP-u, pójdzie to do systemu, a jeżeli państwo może już wiedzą to wystawienie faktury, wyeksportowanie jej do systemu i nadanie przez system numeru ewidencyjnego uznawane jest na równi z dostarczeniem tego dokumentu do odbiorcy. Czyli przypadkowo wystawiliśmy fakturę na innego odbiorcę, który w ogóle nie Dokonał z nami transakcji. I tutaj mamy pewien problem, bo teraz nie ma możliwości anulowania tej faktury, nie ma możliwości odwołania tej faktury. Jedyną możliwością jest wystawienie faktury korygującej. Ale czy wystawienie faktury korygującej do faktury, która nie dokumentuje rzeczywistości, czy jest w ogóle dozwolone? Według mnie, nie bardzo. Nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej do tak zwanej pustej faktury niedokumentującej rzeczywistego, nieodzwierciedlającej rzeczywistej transakcji. Oczywiście powiemy, że w obecnym czasie do pustych faktur jest dopuszczalne wystawianie faktur korygujących. Ale z czego to wynika? Tak naprawdę nie wynika to z przepisów podatkowej, tylko z ogólnie stosowanych zasad, które organ podatkowy uznaje, że jest taka możliwość, mimo tego, że przepis nie wskazuje tego wprost. Krajowy system e-faktur rozwiąże wiele problemów, ale jeszcze przed samym systemem stoi wiele wyzwań. Wiele elementów należy bardziej szczegółowo rozwiązać i zapisać. Z dobrych wieści to to, że nie będzie już not korygujących. Noty korygujące idą całkowicie w zapomnienie, kiedy zaczniemy używać krajowego systemu e-faktur. Bądźmy dobrej myśli, nie bójmy się tego. Technologicznie nie będzie to aż tak skomplikowane. Każda firma, która ma system do wystawiania faktur, zapewni nam odpowiedni sposób i logowania, i pobierania dokumentów. Życzę Państwu, żeby ten system krajowych e faktur nie przysporzył Państwu żadnych problemów, i z taką nadzieją pozostańmy. Nowy rok przed nami, nie zapowiada się, że będzie termin przesunięty, więc po wakacjach przygotujmy się do tego systemu. Myślmy już o aktualizacjach oprogramowania, testujmy, jak należy wystawiać takie faktury. One nie będą się różniły od standardowych faktur, tylko Jedyna rzecz to to, że będziemy musieli je przesyłać do repozytorium Ministerstwa Finansów. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.